Proszę, proszę, panie majorze, proszę. Proszę, patrzcie, kichy głęboko. No, głęboko, proszę. Prowadzą się dzisiaj w Kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych. Polećmy na początku wszystkich nas tutaj, którzy zgromadziliśmy się, prosząc o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, naszej Matki. Na początku odmówmy modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc do trwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie. Niech skwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach Gestapo i Czechii. Niech złe z naszych matek i sióstr, wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib, niech zmobił żołnierzy naszych, poległych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska. O Maryjo, Królowo Korony Polskiej, błogosław naszej pracy i naszemu obrocze. O spraw miłościwa Pani, patronko naszych rycerzy, wkrótce u stóp jasnej góry i ostrej bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i twym wizerunkiem. Amen. Oddał się naszą modlitwą wszystkich tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Naszą modlitwą otoczmy naszych weteranów, którzy dzisiaj z nami są. Nam towarzyszą, dają piękne świadectwo prawdziwego patriotyzmu połączonego z wiarą. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Dziękuję Panu Bogu za dar dzisiejszego spotkania, za to, że mogliśmy wszyscy tutaj przyjechać do stóp naszej Matki, prosić ją dla nas wszystkich o pomoc, dziękując za wolną Polskę, też dziękując za wszystkich, którzy nam towarzyszą. Prośmy o to, aby nie brakło wśród nas ludzi, którzy będą dla nas wzorem do naśladowania, wzorem ukazującym prawdziwego człowieka, patriotę oraz prawdziwego chrześcijanina, który stara się robić wszystko, a oddać nawet swoje życie dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas bardzo ze złego. Na dzień dzisiejszy oraz na cały nadchodzący rok, abyśmy już za rok ponownie tutaj wszyscy się zgromadzili i abyśmy zgromadzili się o wiele liczniej z
naszymi rodzinami, z naszymi przyjaciółmi, a przede wszystkim z naszymi kochanymi weteranami. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Ponieważ przyszła pielgrzymka to jest 25, tak jak tu z panem Karolem wspominałem, mamy nadzieję, że będzie lepiej. Jeszcze raz przepraszam za wszelkie niedogodności związane z remontami. Jak widzicie, domy pielgrzyma są remontowane i stąd moje przeprosiny, a jednocześnie zaproszenie, że mam nadzieję, że w przyszłym roku już was tak naprawdę po królewsku przyjmiemy, tak? Jako królowej. Nie widzieliśmy żadnych przeszkód. Bardzo dziękujemy za te słowa wsparcia, bo to nie lada wyzwanie jest i dlatego stąd proszę o zrozumienie, o cierpliwość. A tak jak wspominaliśmy, to jest 25 w przyszłym roku, więc chcemy was naprawdę dobrze ugościć i dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenia. Oczywiście rezerwacja będzie dla was tradycyjnie, tak? Ostatni weekend czerwca, że Narodowe Siły Zbrojne przybywają i atakują Kaukusz, tak? Bardzo serdecznie i gorąco was już dzisiaj zapraszam. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście, bo miło się zobaczyć, tak? To wcale nie takie proste dzisiaj, tak? Nie mówię tu pod kątem sędziwego wieku, z całym szacunkiem, ale również i młodego wieku, co jestem przykładem, tak? Że dzisiaj jesteśmy, jutro może nas nie być, ale wszystkim i wszyscy sobie nawzajem życzymy, żebyśmy za rok w dobrej kondycji spotkali się tutaj na tej 25. pielgrzymce Narodowych Sił Zbrojnych. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszystko. Dziękujemy i na pewno będziemy. Teraz nastąpi złożenie wiązanki kwiatów od Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Wiązankę będzie składał prezes Karol Wołek, wiceprezes Grzegorz Kozak i prosimy porucznika Henryka Temborskiego i naszą kochaną myszkę o bycie w delegacji składającej kwiaty. Tu jeszcze jest delegacja. Podejdźcie jeszcze delegacja. Proszę powoli wychodzić. Ustawimy się przed Golgotą. Tak jak co roku. O, przepraszam, delegacja z kwiatami. Że to tam są łapki, wiesz jak zawsze są łapki, bo oni go nie tam przydają. No, ale to nie będzie łapki. Od góry są łapki. To są te ławeczki ustawiamy. Dobra, ciśniemy. Lukasz tam na te ławach. Proszę o wyprowadzenie pocztów sztandarowych i ustawienie przed Golgotą. Proszę, to da mnie przyjemność. Odpakowanie Co zrobić?
dla Bogu, dla Mamaczy.